Ja nazywam się Max Cygielski i zapraszam. Czy jest Piotr Szamburski, montażysta filmu Ojcze Masz? To jeszcze na niego chwilę poczekamy. Mam nadzieję, że zaraz przyjdzie. Piotr Szamburski, wiem, że nie ma Kacpra Alisowskiego, reżysera, nie ma Arka Jakubika, jest właśnie tylko Piotr, montażysta, ale jest Jakub Michnikowski, reżyser filmu To Tylko Marzenia. Oklaski, tak, w tym momencie są oklaski, przypominam zawsze. Jeszcze się tego Państwo nie nauczyli. No. Animacja Ptaszysko, nie ma autorki, nie ma nikogo z ekipy, natomiast jest reżyser filmu Trzeci Pokój, Suk Hwa Hong, prosimy. I jest reżyser filmu Dom na głowie, jest Adam Palenta. Przed sekundą. No to poczekamy, aż przyjdzie, to wtedy mu zaklaszczemy, żeby poczuł, że debiutuje tutaj. Siadajcie, chodźcie. To w tej sytuacji, czekając jeszcze na Piotra, ale zaczniemy po prostu. A jesteś, tu jesteś, to ty. Piotr Szamburski, montażysta filmu. Ojcze Masz. Cześć. Siadaj. Dobrze, że jesteś, bo jedyna forma demokratycznego systemu, jaka tu została wypracowana, to że zaczynamy od początku, czyli od pierwszego filmu, który był prezentowany. Szkoda, że nie ma Kacpra Lisowskiego, tym bardziej, że na końcu jest dedykacja Antkowi. Ja mogę zdradzić, że to jest syn Kacpra, więc jakby to jest na tyle, na ile znam reżysera, bardzo osobista historia. I to chyba czuć gdzieś. Ja powiem szczerze, zastanawiałem się cały czas, czy do końca zaakceptuję Arka Jakubika, to znaczy, czy zaakceptuję to, że jednak dosyć znany aktor, a nawet bardzo znany, wchodzi tutaj w tę rolę tego właśnie podstarzałego pankowca, ponieważ mam strasznie często ten problem z polskimi aktorami, że po prostu kiedy znowu ich widzę, to nie mogę uwierzyć, to znaczy, że wiem, że to są ci, że to są te twarze. Oczywiście Arek Jakubik to nie jest może taka twarz okładkowa stricte, ale jednak przez chwilę miałem tą wątpliwość właśnie, czy zgodnie zresztą z piosenką Czy jesteś sobą, czy on, która tam brzmi, czy on właśnie to udźwignie. I to jest tak naprawdę pytanie do Was, czy jakby oglądacie aktora w filmie, czy bohatera i akceptujecie to, Szanowni Państwo? Czy podobał Wam się film Ojcze Masz? Tak? Podobał się. No to brawo. Nikt nie miał problemu, że to jest jednak aktor, że on jakby rzeczywiście... Znaczy ja mu uwierzyłem. Ja uwierzyłem w tą grę jak najbardziej. Czy ty, Piotrze, jako montażysta coś możesz, nie wiem, od Kacpra, w sensie tej opowieści, jej realności? Tam też w napisach końcowych widać, że ta piosenka to o byciu sobą, o byciu prawdziwym, że te słowa są napisane też przez reżysera, przez Kacpra. Czyli rzeczywiście on ten jakby motyw punkowy wykorzystał do cna, napisał swoją punkową piosenkę we współpracy oczywiście z muzykami. Także to jest też fajne, dla mnie przynajmniej, że ta punkowość jest właśnie taka prawdziwa. To nie jest taki sztafaż po prostu, że tu mamy, że tak sobie wymyśliłem. Kacper, który jest ode mnie trochę starszy, jest takiego w pewnym sensie punkowego pokolenia, nie był chyba punkowcem, zawsze był jednak... Mentalnie był. Czy możesz jakby, nie wiem, czy jesteś w stanie w jego imieniu coś o tej opowieści cokolwiek powiedzieć, bo to jest też musiał tobie jako montażyście też jakoś coś mówić, jak on to widzi, jak on to chce prowadzić, więc jak te rozmowy wyglądały? No więc rzeczywiście chyba trochę szkoda, że go nie ma, bo to są w sumie pytania przede wszystkim do reżysera, natomiast no my spędziliśmy długie dnie i noce i tygodnie i miesiące w jednym pomieszczeniu, pracując nad tym 30-minutowym filmem.
To jest debiut oczywiście Kacpra Lisowskiego. To jest również mój debiut fabularny. Jeśli chodzi o te dyskusje, no to rzeczywiście, no tak troszkę w imieniu reżysera oczywiście się wypowiadam, ale jak najbardziej jest tak, że to jest film bardzo inspirowany po prostu życiem i tym, co spotkało Kacpra, bo faktycznie w dużej mierze on, życie postawiło go właśnie w takiej sytuacji, w jakiej w filmie widzimy głównego bohatera, czyli Marcela, granego przez Arka Jakubika. No i faktycznie, tak jak tutaj zauważyłeś, może to nie do końca tak, że Kacper Lisowski był punkowcem, takim stricte punkowcem z irokezem, grającym koncerty, rozbijającym się z ekipą, jakimś rozklekotanym busem od fabryki do fabryki, grającym jakieś tam koncerty. Natomiast faktycznie, no tak z tego, co mogę zdradzić, no to Kacper był trochę takim lekkoduchem przez wiele lat swojego życia i gdzieś tam w pewnym momencie, no po prostu zdarzyło się tak, jak się zdarzyło, okazało się, że może musi dorosnąć trochę tak po nie w czasie, bo to dokładnie tak samo jak w przypadku bohatera filmu jest trochę spóźnione dorastanie, czy takie no po prostu dojrzewanie do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i nie tylko za swoje, jak się okazuje. Więc tutaj taki autobiograficzny wątek faktycznie jest bardzo silny. I tak jak zauważyłeś, na końcu dedykacja Antkowi, to jest oczywiście syn Kacpra Lisowskiego. No i to tyle chyba na razie. Ale ja myślę, że to jest o tyle istotne i że tutaj Kacper by się nie obraził na nas za to, bo wydaje mi się, że Państwu ta historia się podoba. A Adam Palenta, dom na głowie. To, że ta historia no, wygląda autentycznie, to wynika z tego, że ona gdzieś po prostu jest z trzewi. To, że to nie jest wykoncypowany film, że a teraz wymyślę taką historię, tylko to jest film napisany na podstawie swojego życia, tak. Czyli jakby nie co do szczegółów, natomiast co do tego sensu. I to chyba czuć w tym filmie po prostu, tak? Tak mi się wydaje. Ja mam taką nadzieję, że to czuć, bo to banalnie zabrzmi, ale scenariusz napisało życie po prostu. Tam się specjalnie nie trzeba było gimnastykować. Tak. Po prostu Kacper gdzieś tam w pewnym momencie zebrał do kupy swoje doświadczenia, przemyślenia. Pomyślał, że trzeba po prostu to jakoś podsumować. Tak. Ale też, bo ja wiem, że nie wszyscy z Państwa mają dostęp do katalogów, gdzie jak się zajrzy, Kacper się urodził dokładnie w 72, więc no, też już jest w tej chwili dojrzałym mężczyzną. Co ważne, że przez lata pracował jako autor zdjęć. Dopiero od jakiegoś czasu zaczął reżyserować. Też tutaj rok temu w Koszalinie był film Stacja Warszawa. Nie wiem, czy ktoś widział. Panie widziały z pewnością jako stałe uczestniczki. To była taki film skomponowany przez paru reżyserów. Jednym z nich właśnie był Kacper Lisowski. Zresztą o ten film były duże spory tu chyba. Ja akurat wtedy tego nie prowadziłem, ale wiem, że było zamieszanie. Ale tylko to jeszcze ostatnia rzecz. Czy to, że Kacper jednak pracował przez lata jako autor zdjęć, czy tutaj wziął kogoś innego? Czy tutaj to jakby jego myślenie takie wizualne, operatorskie jakoś wpływało na tą pracę, czy...? Nie, to znaczy ja nie byłem na planie zdjęciowym, więc tak nie wiem tego z autopsji, natomiast wiem po prostu od Kacpra, że Kacper zupełnie jakby odpuścił realizację zdjęć, wymyślanie, znaczy po prostu... No, skupił się na reżyserii, to jakby też o to chodziło. Kacper wiele rzeczy już zrobił jako autor zdjęć, a ponieważ zawsze miał taką no, smykałkę, nazwijmy to, do reżyserii, to tutaj no, skupił się na tym, żeby jednak ten film wyreżyserować i w 100% pałeczkę, jeśli chodzi o autora zdjęć, oddał Maćkowi Lisieckiemu, nie wtrącał się i to, co oglądamy w tej warstwie wizualnej w filmie, no to jest...
pełni jakby autorstwa właśnie operatora Maćka Lisieckiego. To jest cenna umiejętność, żeby odpuścić czasami. Tak, ja myślę, że to Kacpra kosztowało to trochę takiego właśnie no, jakby wycofania się, że bo on zresztą się przyznawał do tego wielokrotnie, że jego korciło na planie, żeby po prostu tam palcem pokazać, że no tutaj przecież aż się prosi, ale twardo się powstrzymywał i z tego co wiem nie było żadnych zgrzytów na tym punkcie na planie zdjęciowym. Lisiecki Maciek miał pełną swobodę i Kacper po prostu skupiał się na reżyserowaniu, także no, chyba mu się udało właśnie jakoś tak powstrzymać te zapędy operatorskie swoje. Czy chcieli Państwo do Ojcze Masz jakiś komentarz albo pytanie? Czy po prostu przekazujemy gratulacje reżyserowi? Tak? Tak, dobrze, oklask. Ja bardzo dziękuję w imieniu reżysera, przekażę. Tak, rzeczywiście się sprawdził jako pankowiec po prostu, tak? No to ja się cieszę bardzo, bo tutaj też było trochę wątpliwości. Tak, tak, tak. No to super, no, bardzo miło. Tak, tak, i tutaj myślę, że też ekipa, na przykład nie pamiętam, kto był kostiumografką czy kostiumografem, ale bo czasami takie stylizacje są po prostu strasznie skrzanione i takiego pankowca bardzo łatwo skrzanić, można go zrobić totalnie sztucznego, a jakby tutaj, to miałem wrażenie, że to jest też od tej strony dociągnięte i też, no znaczy, trudno mi strasznie znaleźć coś, do czego miałbym się przyczepić w tym filmie. Zresztą przypomnę, że dostał nagrodę jury młodych we Francji i srebrnego Lajkonika w Krakowie dla najlepszej krótkiej fabuły, no więc nie tylko my tutaj to zaakceptowaliśmy i doceniliśmy. Więc nie będę na siłę próbował jakiś wad znaleźć, chyba że ktoś mi jeszcze szybko podpowie, a to musi być bardzo szybko, ponieważ przechodzimy do filmu To tylko marzenia, który ja już oglądałem drugi raz, widziałem też go, oddam tobie ten mikrofon, oglądałem go raz w Warszawie i miałem wrażenie, że on przeszedł taki trudny test drugiego oglądania, to znaczy z dużą przyjemnością obejrzałem go drugi raz. Natomiast cały czas się zastanawiam, Jakubie, dlaczego, znaczy, czy to zwykłość pana Janka cię spodobała, że zacząłeś kręcić, czy to jakby ciepło, bo to chyba wszyscy to mieliśmy, że to ta jego zwykłość, ciepłość, te jego psy, to jego małe, ale takie ciepłe życie, pomimo ubóstwa pewnego jakby, prawda, że jakoś w to wchodzimy. Znaczy, no krótko mówiąc, no co spowodowało, że zacząłeś? Dzień dobry. To znaczy, ja myślę, że to była zwykłość, która okazała się niezwykła i po prostu spędzając wiele czasu z panem Janem, także bliżej troszkę, także bez kamery, gdzieś zaczęła się rodzić i relacja między nami i no, im dłużej obserwowałem ten świat, mikrosytuacje między panem Jankiem a jego współlokatorami, tym bardziej zaczęło mnie to wciągać, tym bardziej zastanawiałem się, czy można zrobić taki film o bohaterze, który nie byłby tylko i wyłącznie takim klasycznym portretem, bo tego starałem się uniknąć. No i sytuacja się zaczęła rozwijać z czasem, bo zdjęcia realizowaliśmy ponad rok i tak cegiełka po cegiełce dokładaliśmy pewne wątki, zaczęły się rozwijać właśnie. Szybko się okazało, że psy będą równorzędnymi bohaterami tego filmu. I myszka. No właśnie, myszka jest niepodstawiona. Myszka, to jest pytanie, nie, to jest tajemnica reżyserska.
Nie, jeżeli szczerość, za szczerość, to myszka jest po paru próbach leżenia na dywanie z kamerą, bo te myszy rzeczywiście tam mieszkają. No, okazało się, że to niewykonalne nakręcić mysz w taki sposób, więc no to była najtrudniejsza. Tak, to była najtrudniejsza rzecz, jeżeli chodzi o współpracę ze zwierzętami, bo i zdarzyło mi się gonić kozę na planie, która się zerwała ze sznurka i miałem psy, ale mysz to było wyzwanie i w końcu użyliśmy żywołapek, takich pułapek, które nie krzywdzą zwierząt, i wypuszczaliśmy te myszy przed kamerą i gdzieś tak jedna na pięć jakoś tam chciała współpracować, więc tak się... Reżyserowanie myszy to jest naprawdę najwyższy stopień rozwoju sztuki reżyserskiej po prostu. Ale te myszy są chyba o tyle istotne, że ja mam wrażenie, że to jest tak, że z jednej strony opiekunem zresztą artystycznym tego filmu był Jacek Bławut, więc z jednej strony mamy polską szkołę dokumentu, obserwację, ale z drugiej strony ona zostaje jednak przełamana. Ona zostaje przełamana dokładnie chyba za pierwszym razem wtedy, kiedy ty słychać ciebie zza kadru i myszy. Że... No pierwszy raz w zasadzie pan Janek się zwraca do mnie, to wie pan jak to jest, tam jest takie sformułowanie. Bliżej do mikrofonu, dobrze. Dobrze. I to się stopniuje, dlatego że jednak mam wrażenie, no, że w klasycznym, znaczy takiej starej szkole polskiego dokumentu jednak reżyser by nie zabrał pana Janka nad morze i to dla mnie bardzo jednak przełamuje tą konwencję. Czy ty jakby od początku wiedziałeś, że to tak, czy to... To znaczy ja nie wiedziałem, czy to będzie zakończenie filmu. Miałem takie jakieś przeczucia, ale wiedziałem, że chcę zabrać pana Janka nad morze, bo dość wcześnie mi o tym powiedział, więc jakby podczas organizacji różnej pomocy dla niego i trochę takiej próby zaopiekowania się nim, to jakby to była jedna z rzeczy. Wiedzieliśmy, że chcieliśmy go zabrać nad morze dość od samego początku. No, no intuicyjnie wiedziałem, że to może być taka scena trochę metaforyczna, która będzie kończyć film. Ale małe pieski na przykład pojawiły się niespodziewanie, więc... A to jest, oczywiście to trochę gdybanie, ale może ono pozwala sobie jakoś pojąć tą sytuację. Czy ten film waszym zdaniem, zwracam się tutaj do publiczności, bez tego zakończenia by w ogóle zafunkcjonował? Bez tej wyprawy nad morze? Jak myślicie? Czy ktoś potrafi sobie to wyobrazić? Nie. Tak? No, tak, nie byłoby zakończenia. Czy możemy, przepraszam, mikrofon nie wiem, tam, dobrze? Myślę, że wówczas byłby nacisk na te narodziny i to też jest metaforyczne, więc obie sceny są bardzo metaforyczne, więc jedna i druga. Potrafię sobie to wyobrazić bez tego zakończenia. No tak, tylko robiliśmy takie podejścia zmontowania tego filmu w ogóle bez setek i bez tego morza automatycznie, bo jednak jest to dość powiązane. I film wydawał się po prostu uboższy. Walczyliśmy o to, żeby mimo że ta forma jakby nie jest linearna tak zupełnie i jest przerywana tymi setkami, no to zależało nam na tym, żeby to jednak tworzyło całość, żeby zachować te rozmowy. Czy do filmu Kuby Michnikowskiego to tylko marzenia? Czy ktoś jeszcze chciałby coś do tego wątku dorzucić, dopytać, skomentować? Faktycznie mieszkał pan Janek w tym domu. Tak, tak, oczywiście. To jest autentyczne? Tak, tak, to jest wszystko. A jeszcze do tej sceny ostatniej. Ona była naprawdę urocza. Muszę panu powiedzieć, że mnie tak to ujęło, że ja aż miałam łzy. Moja siostra mnie zna, że ja jestem wrażliwa.
Nie, taka, że tam czasami ronię. Bardzo gratuluję panu właśnie tej sceny takiej, dziękuję. Czy jeszcze odpowiem na pierwsze pytanie pani? To jest pałacyk, to jest w zasadzie jeszcze Łódź, to jest przy Konstantynowskiej, to jest opuszczony PGR. Wokół tego pałacyku PGR i to jest w ogóle letni pałac Bidermana, 200-letni modrzewiowy pałac, gdzie mieszkali pracownicy tego PGR-u. Pan Jan pracował 30 lat na ciągniku w tym miejscu i po prostu oni mieli dożywotnie tam zamieszkanie zagwarantowane. No, ale warunki są takie, jakie są tam i nie bardzo jest szansa na to, żeby coś się tam zmieniło w tej chwili. No tak, myślę, że gdyby pan Jan miał wybór, to by mieszkał gdzie indziej. Jak byliśmy nad morzem, to wynajęliśmy taki domek drewniany i pan Jan teraz marzy o takim domku jakiegoś ręce. No bo skoro się spełniło marzenie o wyjeździe nad morze, to być może inne się mogą też spełnić dzięki kinu na przykład. Gratulujemy i dziękujemy. Tak? Dziękujemy. Przekazujemy mikrofon Suk Hwa Hong, trzeci pokój. Film, który strasznie się cieszyłem, że to jest jednak produkcja szkoły polskiej filmowej, ale nakręcona w Korei Południowej. Dlatego, że ja miałem wrażenie trochę, że Suk tam pokazuje, czego nie ma w polskim kinie, tak? Znaczy, że po prostu chyba, znaczy no, jeżeli ktoś uważa inaczej, proszę, ale jakoś nie kojarzę takiej narracji w polskim kinie. I miałem wrażenie, że to jest to, czego nam czasami brakuje, to znaczy prawie żadnych słów. Poczucie, że to będzie jakaś tajemnica. Okazuje się, że, no, że nie do końca, tylko ja się cały czas zastanawiam, czy wszyscy zrozumieli film? Tak? Czy ktoś ma jakby tutaj jakąś wątpliwość, czy nie? Nie, dobrze. To Suk, to powiedz, czy to jest tak, że co było punktem wyjścia twoim? Czy to co jednak widać bardzo, co my czytamy, czyli ta taka tradycja rodzinności, tego, że matka, babcia, tak, powinna mieszkać z rodziną, czy jakby taka obserwacja tych obyczajów była punktem wyjścia do robienia tego filmu? Tak, i większość Koreańczyków to mieszka z rodzicami, ale to życie z rodzicami, na przykład trochę długo, 10 lat albo 20 lat, to wtedy trochę ciężko. I oni też mają taki stres od rodziców. I chciałem pokazywać taką emocję. A czy w tym filmie jest coś, znaczy czy w twojej narracji, bo właśnie to mnie cały czas zastanawia, czy masz powiedzieć parę słów, bo studiujesz, czy studiowałeś w szkole w Łodzi, tak? I wciąż jeszcze studiujesz, jak to w ogóle stało się, że studiujesz na filmówce w Polsce, a nie w Korei? Bo to 10 lat temu to słyszałem od kolegów, że to szkoła filmowa łódzka bardzo dobra i znana i dobrzy profesorzy są i też lubię filmy europejskie i też to Kieślowskiego i rosyjski i dlatego to wybrałem szkołę filmową i
tyle. A czy ci profesorowie polscy czy czegoś nauczyli? Bo mówię to w tym sensie, że mam wrażenie, że ty to robisz tak kompletnie po swojemu. Jeszcze, tak. Bo jestem z Azji, tak? Z innego kontynentu i też chciałem mieć doświadczenia albo inną kulturę, tą europejską. I to dla mnie to bardzo pomaga. Ale czy, bo mam wrażenie, że twój język filmowy nie kojarzy mi się z profesorami z łódzkiej szkoły filmowej, więc czy to wobec tego polega na tym, że ty się tak skutecznie obroniłeś przed ich naukami i robisz po swojemu, czy tam jednak jest coś, czego cię nauczyli? Chyba to tak jest chyba po swojemu, tak? I... Sok mówi na zajęciu, że nie rozumie czegoś i wtedy jest usprawiedliwiony. Nie wiem, co mam powiedzieć. Powiedz szczerze. Co? Nie, szczerze o tym, bo... My zazwyczaj narzekamy, znaczy ja przynajmniej narzekam na opiekunów artystycznych wielu filmów tutaj w konkursie, ponieważ na przykład młody reżyser szczerze mówi, że Filip Bajon powiedział mu, no pójdź trochę w taką stronę historyczną, dodaj wątek nazizmu i potem widać, że ten wątek nazizmu i sam reżyser to przyznaje, że jest doczepiony i niepotrzebny, bo reżyser tego nie czuł. I to pokazuje szkodliwość systemu opieki artystycznej. Z tego, co wy mówicie, ty po prostu się skutecznie obroniłeś przed tym wszystkim, czego cię uczyli, i dzięki temu robisz dobre filmy. Ale to... Trzeba wyjechać. Można zrobić pas. Nie wiem, trochę wstyd, ale to muszę mówić szczerze. Nie wiem, na komisji po egzaminie licencjackim i na komisji na przykład pan Filip Bajon i też bardzo podoba mój film i też panu Grzegorzkowi i prawie wszystkie profesorów lubili mój film ale za bardzo tak, i na przykład to pan Filip Bajon, on jest dziekanem, tak, w szkole filmowej. On mówił, że... Tak, mówił, Suk, mój imię jest Sukwa, ale po prostu Suk. Widziałem cię już długo, przez trzy lata, ale masz taki swój styl i tak dalej, i tak. To były finiki było. Tak. Nie wiem, co mam powiedzieć. Tak, ja też czuję, że to mój film, to nie taki styl szkoły filmowej łódzkiej. Ale też mam pytanie, na przykład, jaki styl jest to szkoły filmowej? To jest to tak zwane pytanie retoryczne. No, od 5 dni siedzimy tutaj i oglądamy ten styl łódzkiej szkoły filmowej. Nie, ja myślę, że wszystkim profesorom się ten film bardzo podobał, bo oni by takiego nie potrafili zrobić. Po prostu. To się przesadza oczywiście trochę teraz, ale to jest chyba kwintesencja. Czy ktoś do trzeciego pokoju chciał coś skomentować, dodać, zapytać? Prosimy. Ja chciałam cię zapytać, jak ci się pracowało z Piotrkiem, montażystą, bo jakby różnica kultur i chodzi mi o rytm, o długość ujęć, czy nie było tak, że na przykład chciałeś wydłużać ujęcia, czy mieć się z tym konflikt, czy mieć podobne poczucie rytmu? Chodzi o rytm, tak? Rytm filmu. Tak, i to przy montażu to trochę trudno pracować z montażystą.
Ja też czuję, bo to trochę inny temperament, tak? I też rozumiem, montażysta i ta pół na pół. I, ale ja nie wiem, ja lubię trochę długie takie ujęcie i taki spokojny rytm. Dlatego chyba tam montowaliśmy. I ja też tak proponowałem montażysta. Czy już wiadomo, z kim montować te takie filmy, kto czuje taki rytm. Czy co? Oklaski, dziękujemy bardzo. Jest z nami Adam Palenta, ostatni film z tego bloku, Dom na głowie. Chyba, Adam, najpierw parę słów wprowadzenia powinieneś powiedzieć. Chociaż, to znaczy tak, ja za każdym, bo też oglądałem ten film dwa razy i za każdym razem się jednak zastanawiam, gdzie jest jakaś twoja ingerencja, znaczy gdzie kończy się zamecznik, gdzie zaczynasz się ty. Ale bo tak, rozumiem, że wszystkie te animacje to są zamecznika, tak? Ale już to, w którym momencie one wchodzą w jego filmy domowe, to jest twoja decyzja, tak? Dokładnie tak. Mhm. Muzyka Maseckiego, tak. Dorzucona przez ciebie. Ze mnie, tak. Muzyka i całe udźwiękowienie jest zrobione już, bo tego nie było. I to jest tak, że rozumiem, że zamecznik kręcił, no, jakby tam widać takiego, że tak powiem, mini etiudy, tak? I on sam, ale one były zmontowane, czy to było? One były zmontowane, ale są przemontowane przeze mnie. Niektóre cięcia musiały zostać, bo już było po prostu, nie szło tam nic z tym zrobić, bo te sklejki zostały, ale no, sceny są zupełnie przemontowane. To na przykład? Na przykład scena z samolotem miała inny wydźwięk, była bardziej humorystyczna. Ja potrzebowałem zakończenia, po prostu jak gdyby zbliżyć się do zakończenia, więc przemontowałem tą scenę. Ale na przykład wspinanie się po pionowej skale... To jest jego. To jest jego, ale... Tam jest poprawione kilka sklejek, ale jak gdyby myśl jest jego. Czyli co, ty starałeś się, przeglądając to jego archiwum, rozumieć te jego pomysły, te jego myśli? No, starałem się po prostu spojrzeć na to, jak on to montował i pociągnąć jak gdyby sprawę dalej, tego, że go nie skończył. Bliżej trochę do mikrofonu. Chciałem po prostu skończyć to za niego i jak najbardziej się zbliżyć do tego, co on robił po prostu. I to, co za każdym razem miałem oglądając to ta kwestia wstydu. I się zastanawiałem nad tym, zresztą jutro zobaczą Państwo w kronice festiwalowej, też Adam między innymi o tym filmie opowiada, bo mi się przypomniał w ogóle kazus Kronosa Gombrowicza, znaczy tej straszliwej dyskusji, czy wolno publikować to. Ja wtedy zawsze twierdziłem, że Gombrowicz był na tyle inteligentny, że gdyby nie chciał, to by to spalił. Więc jeżeli to zostawił, to znaczy, że jednak pomimo tej, że pornografii i brudów życiowych, to znaczy, że jednak przewidywał to. I rozumiem, że właśnie ty jakby uznajesz, że zamecznik pozostawił te taśmy, czyli że można pokazywać pośladki jego żony na przykład. No dokładnie tak. Znaczy ja to konsultowałem z synem, żeby nie było żadnych tam wątpliwości, że on się zgadza na to. Na początku miał tam jakieś obiekcje, ale jak już zaczął się poznawać, przyzwyczajać do mnie, to po prostu pozwolił mi już wykorzystać wszystko. Więc mogłem wykorzystać wszystko, co tam było. I cudowne, nie wiem, czy wy mieliście Państwo takie wrażenie, jakby to spojrzenie zamecznika na jego żonę jest tak pełne miłości, prawda, takiej, i na przykład ta seksualność jest po prostu tak naturalna i tak fajna, prawda? Też mieliście takie wrażenie? Że... No jest to tam. Ale właśnie, czy na przykład cokolwiek jakoś ocenzurowałeś? Nie. Nie. Dałem tylko na koniec takie ujęcie żony zrobił z piersiami. Są tylko cztery klatki, nie chciałem tego dawać więcej. Zastanawiałem się, czy nie wykorzystać, i on ma taki plakat, gdzie są krzyżyki na oczach, czy nie wyciąć z plakatu i tego tam nie ocenzurować, ale stwierdziłem, że w sumie jak to nakręcił, syn nie ma nic przeciwko temu, to
to czemu tego nie pokazać? Jest tam piękna po prostu, więc... Tak, tak, tak. Ona jest tam piękna i widać, jaką strasznie musiałem ją kochać, prawda? No, tak to wygląda, że ta miłość tam była i to się czuje przez całe 44 lata, które on żył, to do końca przy tych materiałach. Ta scena na gości to nie jest, bo to jest tak skonstruowane, że ta scena jest jakby początkiem ich związku, ale ona jest, co wam mogę zdradzić, ona jest, jak już ze sobą byli, już dzieci były, tak naprawdę jedno dziecko miało chyba wtedy, młodsze miało wtedy 6 lat, więc... Właśnie, bo te materiały było wiadomo, one były jakoś uporządkowane. Tak, to jest wszystko opisane, kiedy to było kręcone. Tylko ja musiałem to po prostu poprzestawiać, żeby jak gdyby ułożyć to w taką historię, a nie inną. Nie wiem, czy wy mieliście takie wrażenie, no, że z tego filmu była jakaś taka totalna radość życia, prawda? I taka umiejętność też, no właśnie, bo ja domyślam się, że Zamecznik, który był jakby i autorem plakatów, ale też jakby eksperymentował w różnych formach, że to była jego decyzja, że to nie jest na tyle dziełem sztuki, żeby to za jego życia jakoś coś z tym zrobić, ale słusznie chyba wyczuł, że za 50 lat powiedzmy, że to będzie mogło zadziałać jakoś. No właśnie, że znajdzie się Adam Palenta na przykład. Ja się bardzo cieszę, że mi to zostawił. Powiedz jeszcze parę słów o tej radości życia, bo istotne jest to, że było wiele powodów, dla których on mógłby wcale nie mieć, prawda? Znaczy ja myślę, że ta radość życia wypływa z tego, że on przeżył bardzo dużo. On był w obozie koncentracyjnym, więc myślę, że zaraz jak wrócił do Warszawy, to po prostu brał te życie garściami, po prostu się nie zastanawiał. Myślę, że był szczęśliwy po prostu, to wszystko widać. Ten jego dom, który jest do tej pory taki sam cały czas. Więc to myślę, że to tam było. Taki dom na głowie to był. No tak. Czyli co, ten film ma trochę... mógłby mieć też taki walor, że nam czasami zblazowanym, zmęczonym, skacowanym po tygodniu festiwalu ma przypominać o radościach życia możliwych? Ja myślę, że coś innego. Jak montowałem ten film, to ja spędziłem mnóstwo godzin przed komputerem, a się ciągle zastanawiałem, że on w ogóle tego nie robił. Oni po prostu żyli, jakby pracował oczywiście, ale manualnie. On nie używał komputera, przez co chyba więcej czasu spędzali razem. Ta pracownia też była jego w domu, w pokoju po prostu obok, nie? Więc to było o tyle, mi to dało do myślenia, że po prostu muszę ten komputer wyrzucić po prostu gdzieś na jakieś normalnie po prostu, bo to nam tak zepsuło po prostu higienę życia, bo tak mi się wydaje, że to, wszędzie mamy telefony, wszędzie mamy po prostu komputery, a tam tego nie ma po prostu, naprawdę, nawet jak robił pracę, to brał dzieciaki do ciemni, one mu machały tam latarkami czy coś, kurczę, no to niesamowite, to zupełnie inna tak radość życia, no. Czy ktoś z Państwa chciał a propos domu na głowie, czy powiedzieć albo zapytać? Cicho mówię? Nie, ja wszystko słyszałem. No to zadałam właśnie pytanie tak, o te ostatnie podsumowanie. Rozumiem. Znaczy tak, ja poprosiłem Juliusza Zamecznika, czyli syna, o to, żeby mi napisał kilka słów o nich, jak u nich było. I on mi napisał takie, nie wiem, z pół strony, ale to było za długie na koniec, więc ja to po prostu poprzemieszałem, pociąłem, wziąłem tylko poszczególne słowa, coś tam zostało dodane, no i powstało, co powstało. Proszę. Chcę zapytać pana, czy tą scenę, jak oni się wspinają po tej łące, to znaczy idą po łące na czworaka, czy pan przemontował, czy to zrobił Zamecznik? No to tak jak mówiłem wcześniej, to było, tam było poprawione kilka sklejek, ale generalnie jest tam jego myśl. Jego myśl. Dziękuję bardzo, piękna. Dobrze, że pan to zostawił. Nie, no oczywiście, że tak. Bardzo się podobało. Tam jeszcze nie ma, bo Wojciech Zamecznik będzie też w montażu. Jego nie ma teraz, ale będzie dodany tylko po prostu, jak powstały renderingi tyłówek, to po prostu wypadło kilka nazwisk, nie wiadomo jak to się stało, więc... Ale to on jest autorem montażu. Ale ten Zamecznik był taki dziecinny, prawda? Tak. Infantylny, taka radość z niego wypływała.
No dokładnie, oni w ogóle niesamowicie wyglądali, bo on miał gdzieś około metra chyba 90, a ta żona 1,60 m. Jest jedno zdjęcie, odkryłem tam, na materiałach wideo tego niestety nie było, bo albo kręcił ona, albo jak go kręciła żona, to nie byli razem po prostu. Ale jak znalazłem jedno zdjęcie, po prostu wyglądają, po prostu to jest niesamowite, jak oni wyglądają razem, to jest coś niesamowitego. To ja dziękuję. Dziękujemy transcendentnie Zamecznikowi. Dziękujemy Adamowi. Dziękujemy wszystkim reżyserom, znaczy autorom w różnym stopniu filmu. I ponieważ to jest ostatnia szczerość za szczerość, to chciałem bardzo Państwu podziękować za branie udziału w tych dyskusjach, a szczególnie Paniom chciałem podziękować bardzo. Za wierne oglądanie krótkometrażowych filmów i przeżywanie ich i rozmawianie o nich. Dziękuję bardzo.